Pixar w pudełku. Hey, welcome back. Witajcie. Zauważyliście, że piłeczki w symulatorze bardziej przypominają piasek niż wodę? Mogą na przykład tworzyć stosy. Coś takiego robiliśmy w Gdzie jest Dory. To piasek w tym ujęciu i prąd wschodnioaustralijski w tym. Aby uzyskać większe podobieństwo do wody, usuńmy ostre kontury. Cząstki nie odbijają się jak piłeczki. Miękko wpadają na siebie. Zderzenia niesprężyste dają przybliżenie sił działających w wodzie. Ta symulacja ma angielską nazwę Smooth Particle Hydrodynamics, w skrócie SPH. Hydrodynamika to ruch cieczy. Spójrzmy, jak zachowuje się duża grupa niesprężystych cząstek. Możemy zmieniać współczynnik sprężystości zderzeń. Jest już całkiem dobrze. Inny parametr, który możemy zmieniać, to lepkość. Pokazuje swobodę przepływu substancji. Ciecze o małej lepkości, na przykład woda, płyną swobodnie, jak widzimy tutaj. Ciecze o dużej lepkości, na przykład miód, płyną wolniej. O tak. Im więcej cząstek, tym więcej trzeba obliczeń i tym wolniej reaguje program. Oto przykład SPH z Gdzie jest Nemo, ujęcie z paszczy wieloryba. Przedstawiliśmy cząstki w postaci kulek, żebyście lepiej zobaczyli ruch. W ćwiczeniu poeksperymentujcie z tymi parametrami. Uzyskajcie różne ruchy cząstek. Do zobaczenia.